Hejka! Dzisiaj pogadamy sobie na temat, który podała nam jedna z youtuberek. Była to Inka Skoczkowska i ona zaproponowała nam temat o hejterach, o niemiłych komentarzach. Ale my nie będziemy mówić tylko o tym. Ale najpierw tak ogólnie pogadamy o youtuberkach. Ogólnie to jest super zabawa być na YouTubie i naprawdę wszystkim to polecam. Ale żeby kanał był fajny, nie przeszkadzaj. Ale żeby kanał był fajny, co to jest? Policzkuję ciebie. Ale żeby kanał był fajny, to trzeba mieć na niego jakiś fajny pomysł. Bo jeśli ktoś na przykład tworzy kanał i potem nie ma w ogóle pomysłu na żaden serial ani na żaden filmik i prosi innych o to, żeby mu wymyślali, no to lepiej, żeby w ogóle nie zakładał kanału. No właśnie, to jest bez sensu. Bardzo nie lubię takich osób. Jeszcze inną rzeczą, która nas chyba obie denerwuje w niektórych osobach, jest to, że one tak żebrzą o te suby. O to, żeby wchodzić na ten ich kanał, o to, żeby tak się ścigał na tą sławę, zamiast po prostu zrobić fajny filmik i poczekać, aż się wszystko samo rozwinie. Jeszcze bardzo dużo osób nas prosi, żebyśmy poleciły ich kanał na naszym kanale, a to jest bez sensu, tak? No bo my byśmy polecały na przykład Love Amelie 1, bo my ją bardzo lubimy, a takie dziewczynki, które mają dwie subskrypcje, tak? No to my ich nawet nie znamy, a proszą nas, żebyśmy je poleciły. Bo na przykład niektórzy piszą w komentarzach: bardzo, bardzo fajny filmik, ale odwiedźcie też mój kanał. Serio? Seriously? Co to znaczy? Na przykład nam nikt nie pomagał się wybić na YouTubie. Albo ich jest Love Amelie 1, Suzanne Ginger, The London Lipsy, Pepsi LPS. Wiesz o tym, że już po raz kolejny wspomniałaś o Ami. Pozdrawiamy cię. No, bardzo cię lubimy. Jesteś naszą idolką. No i właśnie, jak są takie osoby, Zaczekaj. Które... Przytul się do mnie, bo mi zimno. Ale już możesz? Nie? Ale miło było. Jak są takie osoby właśnie, które tak się tego wszystkiego dopraszają, tak się reklamują bez przerwy, to niech się nie dziwią później, że mają hejty. Bo ja rozumiem, że czasami kogoś można zhejtować, jak ktoś zrobił coś słabo albo coś wkurzająco, albo coś tam. Poza tym każdy czasem dostaje hejty jakieś, prawda? No, bo często nawet my dostajemy hejty, nie myślcie, że nie. Nawet my, to tak zabrzmiało, jakbyśmy były takie ekstra, ekstra. Albo jak ktoś się czymś chwali, no wiadomo, często każdy chyba z nas kiedyś dostał jakiegoś hejta, prawda? No ale często też hejterzy to są osoby, które albo zazdroszczą, albo nawet nie obejrzały filmiku i po prostu zobaczyły tylko na miniaturce Pet Shopa i się wkurzyły, że oni to są przecież tacy dorośli i że co to jest w ogóle na YouTubie Pet Shopy. Albo to jest ktoś z zagranicy, który w ogóle nic nie zrozumiał i się wkurzył. No i to jest takie trochę debilne, w ogóle ja nie wiem, jak można się przejmować hejtami. Przecież to najczęściej są osoby, które po prostu nie umieją zrobić czegoś takiego, co właśnie hejtują. A ty, Emino, to jest też wszystko do ciebie, żebyś się nie martwiła i w ogóle. A w ogóle, jak już mówimy o całej sławie na YouTubie, to jak ktoś do nas pisze na Asku, co zrobiłyście, że jesteście popularne, to trochę to jest bez sensu. No bo hej, popularna może być jakaś aktorka, albo piosenkarka, albo ktoś taki, a nie osoba z YouTube'a, która nagrywa Pet Shopy. Poza tym na YouTube też można być w sumie popularnym, no ale to na pewno nie my, no bo jednak niektórzy mają po 20 tysięcy subskrypcji, po 100 tysięcy subskrypcji i nasze marne 4 tysiące, znaczy to jest dla nas bardzo dużo, strasznie dużo, dziękujemy wszystkim, ale to jest przy tamtych ilościach bardzo mało, prawda? Nie wiem, czy zrozumieliście, mam nadzieję, że tak. W kółko zasłaniasz? Ale ja cię płaskałam ogonem! To jest bez sensu! Wyjdź! Aha, tak, kamera nadal działa. I jak już jesteśmy tutaj w kółko sławie, co mówimy o LPS-ach na YouTubie i o sławie, to jeszcze co nas denerwuje, to jak ktoś mówi... Że na przykład zobacz na mój kanał, obejrzyj mój filmik. Już to mówiłaś. Na serio? No. Więc podsumowując...
Niech się nikt z was nigdy nie przejmuje hejtami, bo każdy który robi coś i publikuje to w internecie, zbierze hejty. I to nie ma po prostu siły na to, zawsze się jakieś pojawią. Tak, nawet najlepsza osoba na całym świecie na YouTubie, no to też ma na pewno mnóstwo hejtów. Po prostu jeśli ktoś obcy ogląda wasze prace, to albo mu się spodoba, albo nie i musicie się z tym liczyć, jeśli też publikujecie na YouTubie. Nie będzie nigdy tak, że wszyscy powiedzą, jakie to jest cudowne. Nawet jeśli to będzie naprawdę fajny filmik. Czy zdjęcie, czy co wy tam publikujecie. Kolejnym naszym apelem jest to, żebyście się nie reklamowali tak strasznie w tych wszystkich komentarzach na Alfie, jak i w ogóle. O, droga, naprawdę nie róbcie tego, bo to naprawdę denerwuje wszystko, to jest sobie trochę żałosne i wtedy taka właśnie osoba zbiera hejty. A chyba ich nie chcecie, prawda? Chociaż właśnie się nie liczymy. A jeśli chodzi o polecanie kogoś na naszym kanale, jakichś youtuberek, to potem to się robi, bo jak ktoś jest fajny, to wtedy my go polecimy. Ulepajcie, na przykład Love Amory 1. Tak, to ją polecamy, polecamy cukierkową 1-2-1. Polecamy Nataszę LPS, polecamy Wiele osób na Asku pyta się, i można powiedzieć, że nasz kanał powstał właśnie dzięki niej. Jak wiecie, jesteśmy we dwie i starsza Pudzi i młodsza Pudzi. I młodsza Pudzi, to ja, tak tutaj ona, to ona kiedyś przez przypadek właśnie znalazła filmik Suzanny Ginger Rockstar. Obejrzała to i bardzo jej się spodobał i na początku tworzyła taki prototyp tych filmików, to tam w ogóle nie było żadnej ostrości dobrej tła ani nic. No i ja w ogóle nie robiłam stop wtedy, tak w ogóle było widać cały pokój i tak dalej, ale ona wtedy jeszcze tego nie publikowała na YouTubie. Potem pokazała to mi i ja pomyślałam, że fajnie by było jej w tym pomóc, no i zaczęłyśmy robić razem te filmiki. Zaczęłyśmy od na przerwie, które tak, jak możecie się przekonać, nie jest zbyt jeszcze takie, no, dopracowane i w ogóle. No i później któregoś dnia pomyślałyśmy, że fajnie by było mieć kanał na YouTubie. No i tak jakoś się złożyło, że właśnie mamy. Więc wracając do rzeczy, kanał powstał tak naprawdę dzięki Suzanie Ginger, bo gdyby nie to, że zobaczyłyśmy jej filmik, to nigdy byśmy nie wpadły na coś takiego. Dzięki Suzanie Ginger i dzięki oczywiście mnie. Cięcie! Nie! No dobra, dzięki tobie. No w sumie ja bym na to nigdy nie wpadła, żeby nagrywać pet shopy. No dobra, jeszcze jedno. Co wy sądzicie o hejterach? Co wy sądzicie o tym takim parciu się na sławę niektórych osób? I w ogóle, jakie są wasze ulubione youtuberki? Piszcie w komentarzach. Tak, i jeszcze piszcie w komentarzach, jakie macie kolejne pomysły, o czym mogłybyśmy pogadać. Ej, a pomysł, wpadłam teraz na głowę. Co ja gadam? Wpadłam teraz na głowę? Co ja gadam? Wpadłam teraz na głowę? Wpadł mi teraz do głowy pomysł. Zrobimy halloweenowy vlog jeden, co ty na to? Okej, okay, ale to dopiero, wiesz, 30 października. 31 października, tak, ma 31 dni. To się wytnie. Dobra, my się już z wami będziemy żegnać. Życzymy wam miłego weekendu. Tak, i jeszcze pomiędzy tym Halloweenem a tym teraz filmikiem, no to właśnie napiszcie, bo byśmy... Spokój się, to moja fucha. No to byśmy zrobiły jakiś jeszcze jeden vlog. Co nie? Fajnie by było. Weź ogarnij, dziewczyno. No to jak macie jakieś pomysły na vloga, to macie pisać. A jak nie macie pomysłów, to piszcie na te wszystkie inne pytania, co wam zadałam. Ona jak widać już odwala powoli i mi też, więc będziemy się z wami teraz na serio żegnać. No to pa, pa, papki! Co ja gadam? Wpadłam teraz na głowę.